Hej, mamy 6 lipca, ważny dzień dla juniorów młodszych, czyli młodzieży lat 15-16, ponieważ dzisiaj mamy finał ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, czyli mistrzostw Polski właśnie dla kategorii junior młodszy. Ja jestem tutaj przy okazji tego, że mam zaszczyt pełnić w tym roku funkcję selekcjonera kadry narodowej. Specjalnie mówię selekcjonera, nie trenera, bo ta funkcja tak się nazywa oryginalnie, trener kadry, aczkolwiek myślę, że jest to błędna nazwa, bo to nie polega na tym, że tych zawodników mam pod opieką trenerską, których zabieram do kadry, więc selekcjoner jest bardziej trafny w mojej ocenie. Selekcjonujemy tutaj głównie pod kątem wyjazdu na Mistrzostwa Europy, które będą na początku sierpnia. Olimpiada Młodzieży, finał, czyli Mistrzostwa Polski, są jedną z trzech imprez kwalifikacyjnych, ale tą najistotniejszą i finałową imprezą, bo tutaj już jesteśmy na finale, więc po dzisiejszym dniu wszystko będzie wiadomo, kto jedzie, a kto nie. Także jest rano, zaraz ruszam na trasę i zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie wyglądała. Sporo padało w nocy, sporo padało wczoraj. Mam nadzieję, że warunki są w miarę ok i ta rywalizacja będzie przypominała wyścig rowerowy, a nie bieganie z rowerami. Zobaczymy. A jeszcze przy okazji tak kilka słów o Olimpiadzie Młodzieży, ponieważ normalnie są Mistrzostwa Polski, ale dla tej kategorii jest to Olimpiada Młodzieży, która się odbywa we wszystkich praktycznie dyscyplinach sportowych, czyli taka impreza ma miejsce dla każdej dyscypliny w różnym czasie. Jedno województwo jest organizatorem w danym roku. W tym roku jest to województwo małopolskie. I tak to wygląda. Wracają wspomnienia, oczywiście sam już dawno temu startowałem w Olimpiadzie Młodzieży. Nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, który dokładnie to był rok, ale ciekawa rzecz jest taka, że właśnie startowałem tylko raz, bo tylko byłem drugorocznym juniorem młodszym w kolarstwie, bo tak naprawdę od 16 roku życia zacząłem ściganie z licencją, ale w tym roku, gdy startowałem, to miałem dwie Olimpiady Młodzieży, bo startowałem także w tenisie ziemnym i startowałem, i wtedy to była moja, powiedziałbym, główna dyscyplina, którą uprawiałem już od dobrych 8-9 lat, a kolarstwo dopiero zaczynałem i gdzieś tam dopiero się wkręcałem w tą dyscyplinę. W tenisie doszedłem chyba do trzeciej, albo może nawet czwartej rundy, więc całkiem nieźle jak na wtedy moje możliwości. A w kolarstwie skończyłem chyba na miejscu 19. Także nawet nieźle to poszło. Team Kamek. Trochę nerwowa atmosfera. Nagram dziewczynę. 2 minuty do startu, kategoria juniorek młodszych, przypomina. Jazda, hop. Dawaj. Jazda, hop. Dawaj. Idziemy. Powiększyła przewagę na swoich dawaj. W tym momencie Ania Gaborska na zjeździe w Szczecinie. Hop. Było blisko. Łyki gdzieś tam płyną. Nagrałem pracę Jarka. Proszę. Spokojnie. Jeszcze nie zjeżdżała. Jeszcze nikt nie zjeżdżał. Super Marysia, super. Jeszcze blisko medal. Hop. Idziemy.
puści. Dawaj. Młodeczkiem, super, super, Marysia. Dawaj. O, już górki teraz. Ale się Dawaj. Tam była zipa. Dawaj. Hop. Dawaj. Na pewno ponad 2 minuty. Dawaj. Już nie możesz dać się dogonić teraz. Dawaj, wszystko, ostatnia runda. Hop. Blisko. Hop. 200 metrów do srebrnego medalu. Jedziemy. Chwilę wyżej. Hop. Jazda, mocno. Hop. Dawaj. Jeszcze jest trochę wyścigu. Hop. Jazda. Hop. Dawaj. Super, jedziemy do końca. To ale pięknie. Dawaj, Marysia, jedziemy wszystko. Hop. Dawaj. Alicja Matuła, Warszawski Klub Kolarski, mistrzyni Polski, opowiedz, jak było na trasie. No, na trasie było naprawdę super, bardzo mi się podobało. Od początku był plan jechać swoje i się udało. Już po rundzie rozbiegowej, po pierwszym podjeździe udało mi się odjechać i z każdym okrążeniem powiększać swoją przewagę. Tak, rzeczywiście tak to wyglądało, że dosyć pewnie odjechałaś, jechałaś swoje. A jak na trasie warunki? Dało się wszystko jechać? Czy trzeba było coś podchodzić, bo były silne opady deszczu na dzień przed i noc przed? Nie było trudnych warunków na trasie. W lesie na zjazdach niektórych było tylko bardzo ślisko, podjazdy było wszystko do wyjechania i z okrążenia na okrążenie też wszystko przysychało. Okej, super. No to gratulacje. Dziękuję bardzo. Do startu. I panowie, wszystko w waszych rękach. Mamy minutę do startu. Przypominamy, że... Dokładnie, Zegarewski, Filip Przanowski, grupa kolarska 4Bike, Szymon... Dawaj, Korek! Dawaj, Adam, dawaj! Super, Maciej, 20 sekund! Dawaj! Jeszcze tutaj spróbujemy sobie wyłapać się. Dawaj! Ty może też przydarzyć. Dawaj, Maciek, idziemy. Dawaj. Trzymamy Stefan, trzecie miejsce. Hop. To będzie delikatna podpowiedź. Hop. Dawaj, Maciej, bardzo ładnie. Dawaj, Stefan, trzymamy. Duża przewaga, bez błędów. Tutaj jeszcze Kuby nie było. Na zjeździe go nie było. Hop. Jeszcze go tutaj nie ma na zjeździe. Dawaj. Stefan, do końca. Walczymy. To jeszcze puści. Dawaj. Jedź swoje. Nie oglądaj się. No? Przed siebie patrzymy. Patrz przed siebie, ty dawaj, jedziesz dawaj, swoje. Dawaj. Hop. Dawaj. Hop. Dawaj, hop. Dawaj, Leon, dawaj, hop. Mil, jedziemy. Bardzo ładnie, hop. Dawaj, hop. Dawaj. Hop.
Dawaj, dawaj Maciej, ostatnie podjazdy. Hop, 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 hop. Bardzo ładnie, swoje, na spokojnie. Hop, hop, hop. Dawaj, dawaj, ostatnie podjazdy. Dawaj, dawaj. Dawaj Kacper, wszystko, wszyscy szybciej. Hop, hop, hop. Walczymy bliziutko, kurde. 20 metrów, dawaj, dawaj. Super. Jazda, 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 jazda. Hop, 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 hop. Hop, hop. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Stefanie, jeszcze tutaj masz dwóch pomarańczowych przed sobą. Walczymy, walczymy. No ja to, a, dobra, no to pociągnijcie jeszcze. Maciek Jarosławski wygrana w dzisiejszej Olimpiadzie Młodzieży, czyli Mistrzostwo Polski. Jak się jechało? Opowiedz coś. No jechało się chyba dobrze. Znaczy kapitalnie powiedziałbym, że nawet. Oprócz tego, że trasa w Orawce no nie jest zdecydowanie moją ulubioną. Powiedziałbym, że nawet jest jedną z najgorszych, na jakich jeździłem, no niestety. I na podjazdach, no... No nie czuć tutaj mocy, no ledwo się jedzie na tych podjazdach. I no myślę, że wyścig sam bardzo dobry, forma też bardzo dobra, bo pierwsze kółko jechałem z Kubą Puchłopkiem, który no na takim fragmencie może niepozornym dość, ponieważ mamy szuterek i takiego garba po środku, który no po ostatnich deszczach był bardzo śliski. Kuba najechał na tego garba i dosłownie tylne koło mu uciekło, poleciał w poślizgu, przefikołkował się chyba ze dwa razy i naprawdę upadł bardzo, bardzo mocno. W sumie myślałem, że miałem tam, nie wiem, może 10-15 sekund przewagi, myślałem, że Kuba zaraz mnie dogoni i będziemy jechać dalej razem. No ale okazało się jednak, że ten upadek dużo go kosztował i wiedziałem, że to teraz jest taka to moment dla mnie, żeby zaatakować. No i tak wyszło, dojechałem pierwszy. No i jestem mega zadowolony. No, gratulacje, zwłaszcza, że no, ostatni okres nie był dla ciebie łatwy. Kontuzja, długa przerwa od jazdy, także w Wałbrzychu to zaraz po powrocie, prawda? No, Wałbrzych był tydzień treningów. To no. Był Wałbrzych, teraz od Wałbrzycha tutaj to są dwa tygodnie. Tydzień spędziłem w Chorwacji, oczywiście też trenując, ale no, w Chorwacji. Więc teraz mamy no, dosłownie tydzień przerwy, lekko ponad, i mamy zawody w Boguszowie Gorcach, a później no, zawody, w które najbardziej celuję, czyli Mistrzostwa Europy w Kapriasce. Tak jest, będzie przygoda i będzie ciekawe. Gratulacje! Dokładnie, dziękuję bardzo.